Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gieczwałdu. Liberałowie i prasa niemieckojęzyczna o objawieniach w latach późniejszych. W kolejnych latach po zakończeniu objawień Matki Bożej ruch pątniczy nie słabł. Gazety niemieckojęzyczne nie przestawały ośmieszać wydarzeń gieczwałdzkich. W 1878 roku Posener Zeitung informował swych czytelników, że to, co dzieje się w Gieczwałdzie, to wichrzenia raczej politycznej niż religijnej natury. A to dlatego mierdzi Posenerkę, że Matkę Boską zwie lud królową korony polskiej i modli się do tej, która od czasów zesłania Ducha Świętego zna wszystkie języki i do ludu swego po polsku przemawia i polskim błogosławieństwem go żegna, pociesza, wspiera. Choć od objawień minęły już 2 lata, to prasa niemieckojęzyczna nie zamilkła wobec tych wydarzeń. Lęk przed oddziaływaniem orędzia gieczwałdzkiego niepokoił przede wszystkim protestantów i pastorów. Goniec Wielkopolski w połowie lipca 1879 roku ostrzegał swych czytelników przed kłamliwymi wiadomościami, jakie przekazywał Posener Zeitung. Ośmieszano w nim duchowieństwo katolickie i biskupa Filipa Kremenca, a objawienia w Marpingen i w Gieczwałdzie nazywano oszustwem. Zaś czerpanie wody ze studni gieczwałdzkiej nazywa ona dalej targowaniem wodą świętą, ale brudną, której flaszka kosztuje niby to 10 fenigów bez naczynia. Nareszcie powiada, że jeden z pastorów protestanckich donosi, że owo obłąkanie religijne działać zaczyna na wyznawców protestanckiego kościoła, zwłaszcza na Mazurach, i dlatego widzi gazeta potrzebę, żeby właśnie teraz, kiedy katolicy może znowu prawa swoje odzyskać mogą, wytoczono śledztwo gruntowne, gdyż Gieczwałd jest niebezpiecznym dla państwa, dla postępu i dla pokoju publicznego. Redakcja Gońca Wielkopolskiego poddała myśl, że może warto podać Posener Zeitung do sądu za fałsz i kłamstwo obecne na jej łamach. Wyjaśniono także, że wodę ze źródełka gieczwałdzkiego można czerpać bez żadnej ofiary.